Rybakowski. Niestety rozpadało się. Będziemy mieli tutaj mecz piłki wodnej. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Mam nadzieję, właśnie rozpoczęli, że przed nami emocjonujące 90 minut. No i po tym odbiorze oni mają szansę na wyprowadzenie ataku. Bruno Pinheiro. Blanka. Madera. Budka. Bruno Pinheiro. Dudu Parajba. Bruno Pinheiro. Rzeczywiście dobre podanie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Piłka chodzi jak po sznurku. Dobre zagranie. Dobre, dalekie wybicie. Próbują rozegrać po skrzydle. Melikson. Kapitalne zagranie. Kapitalna wrzutka. Minimalnie niecelnie. Junior Diaz. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ależ akcja! Doskonale zagrał. Świetna akcja w obronie. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Patryk Małecki. To typ pracusia, zawsze wszędzie go pełno. Lamey. Melikson. Banka. Budka. Ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ależ walka o piłkę. I będzie aut blisko pola karnego. Dośrodkował, przejęli piłkę. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Sędzia uznał, że piłka została zagrana ręką i przerwał grę. Patryk Małecki. Lamey. Radosław Sobolewski. Dobre podanie. Mogło być groźnie, ale obrona na szczęście nie spała.
Sobolewski. Lamey. Patryk Małecki. Melikson. A zatem do przerwy remisowo. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Budka. Bruno Pinheiro. Panka. Dudu Parajba. Cudownie dograł! No ładnie to przejął obrońca. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Patryk Małecki. Lamey. Genkow. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo! Budka. Brozi. Bruno Pinheiro. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. To nie było dobre zagranie, stracili piłkę. Patryk Małecki. Radosław Sobolewski. Genkow. Radosław Sobolewski. Kapitalna centra, ale strata. Próbował ślizgiem. Panka. Dudu Parajba. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mają teraz dogodną sytuację odrzutu z autu pod polem karnym rywala. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Lamey. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Efektowne to zagranie piętą. Celnie do partnera. Będzie strzelał? Troszkę celniej i objęliby prowadzenie. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Jednak sędzia nie przerwał gry. Podanie. O, ładnie to zrobił. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Chavez. Junior Diaz. Chavez. Junior Diaz. Kto wykorzysta te końcowe 5 minut, to zostanie zwycięzcą w tym meczu. Wciąż remis. Czy wykorzysta tę sytuację? Niewiele czasu do końca. Jeśli myślą o wygranej, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Zmiany w obu drużynach. No, nie miał lepszego momentu niż ten, w którym zdobywa bramkę. Przesądził chyba o losach tego pojedynku. No, to może być bramka, która w konsekwencji da im zwycięstwo w tym meczu.
nie upilnowali go w polu karnym po rzucie rożnym. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Banka. Dudu Parajba. Ależ piękne podanie. Dobra wrzutka w pole karne może być groźna. Hiszpańska piłka, uwaga! 1-0. Tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Analiza tego meczu, Włodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną tuż przed ostatnim gwizdkiem. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.